nie wygrywają, ale w bitwie zupełnie innej, już nie takiej totalnej, gdzie przeciwnika należało wyrżnąć i pochwycić i zabić. Za to jest podkoronowe trzy starcia, dwa przerwy na to, aby zakrapiany obiad i uszę stworzyć dwóch strzelnicami, okupami, a potem znowu. I tak dwie przerwy, trzy wielkie starcia, zupełnie inny charakter bitwy. Tak więc trzy miesiące różnicy, a jakże inne sposoby to prowadzące do zwycięstwa. To co tu tak brutalnie zakończyli, potem nie możemy w żaden sposób być porównywani z pseudokibicami, także to też trzeba wyprostować. Jęczyk von Massow, czyli połączonych sił północnych, chciałoby się powiedzieć, będzie drużyna 16 Święty Jerzy w składzie Pais Sieradz i wrocławski plus Silesiak rycerski. Wystawiają na oni połączone siły, tak więc chciałoby się powiedzieć, północ Polski na centrum i południe w tej chwili będzie spór między tymi drużynami, a ja przypominam o bezpieczeństwie, o odsunięciu się już za chwilę pierwsze starcie. W szrankach mnie też tu nie będzie. Także liczę na WLTP, tak? Dobrze panowie. Gotowi? Walka! Walka! Tu już nie będzie kwestia czasu. Póki stoją przeciwnicy, tutaj będzie walka. Proszę Państwa, Pais Sieradz i Silesia ustawili się w środku, i chcieli rozwijać się na dwie połowy. Tego energię. Pani Matu, Maciego, i połączone siły właśnie odniosły pierwsze zwycięstwo jako Święty Jerzy. Choć Kanio i przeciwnicy skóry nie sprzedali. Medyk jest tutaj proszony jak najbardziej do mnie. Nic jest panu? Pasek. Także jeszcze jedna szansa, a to aby reprezentacja północy Polski odniosła zwycięstwo. Jaki!
Wrócimy tu szale na swoją stronę. I wielkie brawa dla świętego Jerzego, który drugie zwycięstwo odniósł, ale brawa również dla przeciwników, dla Roty Pieszej, Wolmasą oraz dla reprezentacji Warmii i Mazur, czyli Kontury Łódzickiej, Konwentu Świętego Piotra, Bractwa Intensywnego Zamku Łącznym, Prokuratury Iławskiej oraz Bractwa Świętej Katarzyny z Gałdowa. To są nasi reprezentanci. Dzisiaj poszło im na razie jeszcze nie ma tak powinno. Proszę Państwa, drugie starcie, drugie duże starcie Roka Piesza Wolmasą i reprezentacja Warmii i Mazur kontra tym razem Cannabis Factory i przyjaciele, tak trzeba by to nazwać. Trzon, widzę to fabryka świn, ale nie tylko. Widzę, jest, stary Cannabis Factory.